Już dojeżdżamy. Jak tam dojść? Sam odnajdziesz drogę. Bez niczyjej pomocy. Przyjechałem z daleka. Zamówiłem telegraficznie pokój w tym domu. Do kogo mam się zwrócić? Teraz wszyscy śpią. Gdy pan doktor wstanie, zamelduje pana. Śpią? Przecież jest dzień. Daleko jeszcze do nocy. Tutaj ciągle śpią. Pan nie wie? Zresztą tu nigdy nie jest noc. Najlepiej niech pan poczeka na dole. W restauracji.
Pan doktor pana prosi. To jak, gdzie on jest? Otrzymaliśmy pańską depeszę jeszcze wczoraj. Wysłaliśmy kocz zakładowy na stację. Ale pan przyjechał innym pociągiem. Na stację? Niestety połączenie kolejowe jest nie najlepsze. Jakżeż się pan czuje? Czy mój ojciec żyje? Żyje, naturalnie. Oczywiście w granicach uwarunkowanych sytuacją. Pan wie równie dobrze jak ja, że z punktu widzenia pańskiego domu, z perspektywy pańskiej ojczyzny, ojciec umarł. Tego się nie da tak całkiem odrobić. Ta śmierć rzuca pewien cień na jego tutejszą egzystencję. Ale ojciec sam nie wie, nie domyśla się. Niech pan będzie spokojny. Pacjenci się nie domyślają. Nie mogą się domyśleć. Teraz zechce pan zapewne zobaczyć się z ojcem. Zaprowadzę pana. Zgodnie z pańskim zaleceniem zarezerwowaliśmy dla pana drugie łóżko w pokoju ojca. Cały trik polega na tym, że cofnęliśmy czas. Spóźniamy się tutaj z czasem o pewien interwał, którego wielkość niepodobna określić. Po prostu rzecz sprowadza się do relatywizmu. Tu po prostu śmierć ojca nie doszła jeszcze do skutku. Ta śmierć, która go w pańskiej ojczyźnie dosięgła. Wobec tego ojciec umarł. Lub jest bliski śmierci. Nie rozumiem ja pan. Reaktywujemy tu przeszły czas z jego wszystkimi możliwościami, a zatem i z możliwością wyzdrowienia. Pozwalamy naszym pacjentom długo się wysypiać. Oszczędzamy ich energię życiową. Zresztą i tak nie mają nic lepszego do roboty. Niech pan się także położy. To wszystko, co może pan w tej chwili zrobić. Do widzenia.
Przyszedłem, aby z tobą mówić. Mów. Powiedz mi, jaki sens mają te wszystkie kłamstwa i plotki, które rozsiewasz ojcu? Jakie kłamstwa? Wiem, że pochodzą od ciebie. Nie, nie kłamałam. Sam przecież pamiętasz. Już wtedy znikał na wiele dni i nie można go było odnaleźć. Unikał nas. I kto może powiedzieć, czy żyje gdzieś jeszcze? Muszę wiedzieć. Muszę znać prawdę. Nie dręcz mnie. Wiesz przecież, jak trudno się z nim teraz porozumieć. Czy mogę sama jedna podołać temu? Czy mogę to wszystko ogarnąć? Jak mam odpowiedzieć na pytania, którymi mnie Bóg zalewa? To zadanie ponad moje siły. Ogrom jego pretensji przeraża mnie. Nie płacz. Nie. Mam migrenę. Nie pójdziesz dziś do szkoły. Do szkoły? Mamo, nie jestem już małym chłopcem. Jesteś. Popatrz na swoje ręce poplamione atramentem, na poobijane kolana. Jesteś niesfornym, krnąbrnym chłopcem. Powęsasz się, Bóg jeden tylko wie z kim i gdzie. Idź, obudź tych darmozjadów. Zbliża się godzina otwarcia sklepu. A jednak jest... Nie dręcz mnie. Mówiłam ci już, że ojciec podróżuje po kraju jako komiwojażer. Wiesz przecież, że czasem w nocy wraca do domu, ażeby przed świtem jeszcze dalej odjechać. A jednak jestem pewien, że on wróci. Kręcisz się i wiercisz jak drzwi na zawiasach. Trochę pośpisz, trochę podrzemiesz. Trochę poziewasz. I znowu założysz ręce dla odpoczynku. Idź do mrówki, oleniwcze. I ucz się od niej mądrości. Do mrówki. A ty idź do diabła, Michigan. Ona, ta twoja mrówka, nie zna nauczyciela, ani pryncypała, ani żadnego szajgieca. I zupełnie dobrze je się po wodzie. Co on wygaduje? Shhh. I szedłem polem człowieka leniwego. I szedłem winnicą męża głupiego. Nigdzie tak nie jest napisane. Tego pan nasz nie powiedział. Tego nie wolno słuchać. A to wszystko zarosło pokrzywą, ciernie pokryły ziemię jego i rozwalił się płot kamienny. Sza! 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 Mato di Ojole Klaskajcie rękami i wykrzykujcie imię Jego,
głosem weselnym. Wykrzykujcie imię Jego wśród wesołego śpiewu i przy głosie trąby. Jaj, 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 chwalcie go na harfie, chwalcie go na cytrze, chwalcie go na bębnie i w korowodach, chwalcie go na strunach i na fletnach, chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach gromkich. Wszelki duch niechaj go chwali. Alleluja. Klaskajcie w dłonie i śpiewajcie. Śpiewajcie. Śpiewajcie mądrze. I ujrzał wieśnię drabiną stojącą na ziemi. A wieśnień dosięgający nieba i anioł Boże wstępujący i zstępujący po niej. Ogonami. Na widok pożaru szaleją z radości. Klaszczą w ręce, tańczą jak dzicy. Nie do gaszenia, nie podobna ich użyć. Pozostają tylko zabawy i święta ludowe. O kim mówisz? O tych darmozjadach, pompierach pod koniec jesieni. Stają się leniwi i ospali. Zasypiają stojąc. Wydaje mi się, że kierujesz się jakimś uprzedzeniem. Są to mili chłopcy. A opowiadał mi pewien stary zdun, że przy naprawianiu kominów znajduje się ich wczepionych w kanał dymnika, nieruchomych jak poczwarki. Śpią w takiej pozycji, upici malinowym sokiem i skomlą błagalnie przez sen cukr, cukr, cukr.
Wystarczy, żebym na którego spojrzała bystro, a zaraz puchnie mu twarz czerwonym, bezwstydnym mięsem. Jak indyka. Mówią, że w ten sposób wzmacnia się ich wewnętrzna istota i odnawia bogactwo kolorów, które strażak wyrzuca z siebie w postaci fajerwerków, rakiet i bengalskich ogni. Jakkolwiek bądź, soku im nie dam. Nie po to sobie psułam cerę. Przy kuchni, żeby ci nic ponie, go wypili. Niestety, Adelo, nigdy nie miałeś zrozumienia dla spraw, które wznoszą się ponad pospolitość. Popatrz. Czy to możliwe, żeby komuś wyrosły włosy aż do ziemi? Jakże jesteś odmieniony, wspaniały, kapitan Urbi Pociu. Ja, Anna Cilak, urodzona w Karłowicach na Morawach, miałam słaby porost włosów. Chciałabym mieć takie... A może napijesz się wody z sokiem? Malinowym? Nie, dziękuję. No trudno. Z dopustu Bożego dotknięta była słabym porostem i dopiero na skutek gorących modłów i pokuty zdjęta była z jej głowy klątwa. Dostąpiła łaski oświecenia, otrzymała znaki i sporządziła ten lek cudowny. No popatrz, popatrz. To są jej bracia, kuzyni, szwagrowie. A ten kto to jest? Ten? To też szwagier. Całe miasteczko uszczęśliwiła. Miasteczko? Elza Fluid z łabędziem? To taki balsam na wszystkie choroby i ułomności. Też działa cuda. Słuchaj, skąd wzięłaś tę książkę? Przecież ona leży tu zawsze. Pełno tego pokąta. Ani nie chcesz, ma neurastenia płciowa, ogólnie płciowa neurastenia, akufony. Głupi. Co dzień wydzieramy z niej kartki na mięso do jadki i na śniadania dla ojca. Święty oryginał w takim głębokim poniżeniu. Spóźnił się, szanowny kolega. Soku już nie ma. Została tylko konfitura z róży. Też niezła. Adelo! Proszę. Dziękuję. Dziękuję, to nie jest konfitura. Nie szkodzi, ale smakuje słodko. Czy to pan ma na imię Jakub? Nie. Nie, jestem Józef. Jakub to mój ojciec. Aha, to się nawet nieźle składa. Ale czy nie mógłby pan wyjść stamtąd? Przecież w ten sposób nie można rozmawiać. Przepraszam na chwilę. Niech się kolega nie krępuje. Nadeszła cenna przesyłka. Czy może mi pan powiedzieć, gdzie obecnie znajduje się pański ojciec? Niestety, ja też go szukam. Pan pozwoli, że mu przedstawię. Honduras i Nikaragua. Bliżej, bliżej. Nakrapiane. Nakrapiane? Tak jest, nakrapiane. Towar bardzo nietrwały. Pańskie ptaki. Nie tylko. Najlepiej podkładać do wysiadywania kurom belgijskim.
Można też samemu, jak kto woli. O, zdaje się, że widzę pańskiego ojca. O tam. Czy pan nie uważa, że on dziwnie się zachowuje? Demonstruje. Ojcze! Ojcze! Jednej rzeczy trzeba wystrzegać w tych sprawach. Malostkowości, pedanterii i tępej dosłowności. Czy zauważyliście kiedy, że między wierszami pewnych książek przelatują tu mnie jaskółki, całe wersety jaskółek? Należy czytać z lotu tych ptaków. Ojcze! Ojcze, muszę ci coś wyznać. Chcę ci zdradzić tajemnicę. Znalazłem autentyk. Autentyk? Tak jest. Sam zresztą zobacz. Pargal! Pargal bez wartości! Księga! Jest mitem, mój synu. Księga jest mitem, który wierzymy w młodości. Ale z biegiem lat przestaje się on traktować poważnie. W gruncie rzeczy istnieją tylko książki, ale żyją one życiem wypożyczonym. Każda z nich ma jedną taką chwilę, taki moment, kiedy z krzykiem zlatuje jak Feniks, płonąc wszystkimi stronicami. Ojcze, zobacz! I dla tej jednej chwili kochamy je potem, choć wówczas są już tylko popiołem. Dziękuję. Ciekawe, że nikt nie oferuje nam szczyglów harcejskich. Szli, a gdzie? Koif, kup pan. Świeży bober. Księga jest mitem, mój syn. Hajse bober. Zlatuje jak Feniks. Hajdaraba, Guatemala, Tasmania, San Domingo, Sierra Leone, Labrador, Barbados, Trinidad, Salvador, Borneo, Sumatra, Pernambuco. Hiporabundia. Mówisz to ci się na język przyniesie. Mogłeś tak samo powiedzieć. Pan Fibras. Haleliwa. Abracadabra. Dlaczego mam uczucie, jak gdybym już tam kiedyś był? Bardzo dawno. Czy w gruncie rzeczy nie znamy już z góry wszystkich krajobrazów, które napotykamy w życiu? Czy może w ogóle zdarzyć się coś całkiem nowego, czego byśmy nie przeczuli?
Czy słyszysz mnie? Chcę wiedzieć, czy to wszystko mogło się zdarzyć. Odpowiedz mi. Więc czy to się zdarzyło, czy nie zdarzyło? I tak, i nie. Bo są rzeczy, które całkiem do końca nie mogą się zdarzyć. Są za wielkie, ażeby się mogły zmieścić w zdarzeniu. Za wspaniałe. One tylko próbują. Próbują się zdarzyć. Powiedz. Powiedz mimo wszelkich zastrzeżeń, czy ona istniała naprawdę? Ona była. I nic mi nie zabierze tej pewności. Bierze je w swój sen i śpi z nimi i budzi się nieprzytomna o świcie i nic nie pamięta. I dlatego jest taka smutna, bo musi sama jedna żyć za tyle żywotów. Czy znasz historię, której czas już nie zmieni? Między wszystkimi historiami jest jedna, której nie słyszałeś, a która już dawno przeszła na własność nocy. Czy starczy ci cierpliwości, aby jej wysłuchać? Ktoś będzie szedł przez niebo, tuląc dziecko w fałdach płaszcza. Ciągle w drodze, w nieustannej wędrówce. Będzie nas mijał wielkimi krokami. I tak już będzie zawsze. Wciąż na nowo. Wciąż na nowo. Bianko, licz na mnie i do ostatniej kropli krwi. No i co? Zagadka. A ona? Ona? Ona jest cała szara. Myślę, że dotknięcie jej dłoni musi przekraczać wszystko wyobrażalne. Ale powiedz, co tam widziałeś? Coś kolorowego, kolonialnego i łypiącego oczyma. Porwania, gonitwy, zdrady. Wiem, to jest historia o porwanej i zamienionej księżniczce. Przesada i zmyślanie. Jawa. Sumatra. Borneo. Chcesz? To zamianuję cię współregentem. Naturalnie anonimowo. Wraz z markownikiem stanowić będziemy triumvirat, na którym spoczywać będzie ciężar odpowiedzialności za całą tę niezgłębioną aferę. Jak to? Wraz z markownikiem?
Oj, naiwne pytanie. Markownik jest księgą uniwersalną. To kompendium wiedzy o ludzkim życiu, naturalnie w aluzjach i niedopowiedzeniach. I dlatego ta historia przetykana będzie myślnikami, wielokropkami i westchnieniami. No ale trzeba do tego pewnej domyślności, pewnego polotu. Twoje słowa stają się majaczliwe, bredzące i niepoczytalne. Jeżeli miałem dla ciebie, Rudolfie, jako właściciela tego albumu jeszcze pewien sentyment, to twoje zawistne wybuchy odstraszają mnie coraz bardziej od ciebie. Nie zapominaj, że jesteś ode mnie zależny. Muszę się dostać na drugą stronę. Już wiem. Jej ojciec jest lekarzem okrętowym i na nią to czeka w przystani noc w noc ten mały parowiec rzeczny z kołami po bokach i nie zapala latarni. Lepiej tam nie chodź, mam złe przeczucia. Tylko bez obawy. Mimo pozorów ożywienia im nie jest ciężko na sercu i pełen jestem trwogi. Czy nie lepiej i bezpieczniej zaglądał do markownika? Mam tam jeszcze nowy Meksyk, którego nie widziałem. Główna rzecz to pamiętać, że żaden Meksyk nie jest ostateczny. Że za każdym Meksykiem otwiera się nowy Meksyk. O! Ich martwota jest tylko pozorna. Nie zależy nam na tworach o dłuższym oddechu. Te kreatury nie będą bohaterami romansu w wielu tomach. Są prowizoryczne, na jeden raz zrobione. Zostali przyłapani w momencie, kiedy ich idee fix, ich obłęd był przez chwilę prawdą i wypreparowany umiejętnie stał się trzonem ich nowej egzystencji. Słowem stworzono po raz wtóry człowieka na obraz i podobieństwo manekina. Tonarchistę leukemii,
morderca cesarzowej Elżbiety. A to demoniczna królowa Serbii Draga, Dreyfus. Tam Edison, Bismarck. Skórzana pończocha. A oto genialny młodzieniec, nadzieja i duma rodu. Ale zgubił go nieszczęsny nauk o nani. Niestety, nie są autentyczne. Ale włożono wiele wysiłku, żeby się dobrze prezentowali. Są bladzi, jak należy, z wypiekami ich ostatnich chorób, na które umarli. A teraz proszę spojrzeć na cesarza Franciszka Józefa. Twarz, dzięki pewnemu układowi zmarszczek, zdaje się uśmiechać. Z bliska jednak uśmiech ten demaskuje się jako grymas goryczy i przyziemnej rzeczowości. Miał brata, młodszego, zgoła innego ducha, innej idei. Ten profesjonalnie niejako pokrzywdzony z racji swego urodzenia nieszczęsny antagonista nosił imię arcyksięcia Maksymiliana. Cesarz kochał go potajemnie, lecz przemyśliwał nad jego zgubą. Najpierw zamianował go komandorem eskadry lewantyńskiej, nadziei, że nędznie zatonie, a potem zawarł tajną konwencję z Napoleonem III. Oto on. Który wciągnął podstępnie Maksymiliana w awanturę meksykańską. Ten pełen fantazji i polotu młodzieniec zrezygnował z dziedzictwa Habsburgów i na francuskim okręcie liniowym Le Cid wyjechał prosto w zastawioną na nim zasadzkę. Według pewnej wersji był on tylko kuzynem. Według innej nie urodził się nawet wcale. Wysnuto go tylko z obaw i majaczeń cesarza podsłuchanych we śnie. Z trudem udało się go złożyć i zabliźnić po owym rozstrzelaniu w Veracruz. Niestety do tej pory cierpi na amnezję. Musiałem go na nowo uczyć jego życia, ale uzyskałem tylko tyle, że na dźwięk imienia cesarza, Franciszka Józefa, dobywa szabli. Skaleczył nawet Wiktora Emanuela, proszę, gdy ten nie dość szybko usunął mu się z drogi. Janka i Maksymilian? To zwykły trik mechaniczny, nakręcony, działa według zasad mechanizmu, jak za życia. Zwykły trik, mechaniczny psia krew. Cynik tropikalny. Nie, tropikalny cynik. A Rudolf zarzucał mi przesadę, zmyślanie.
Powinni już dawno leżeć w swoich łóżkach, zażywszy łyżeczkę lekarstwa. Nie powinno się ich trzymać tak długo na niewygodnych postumentach. Czuję tu zapach kurary. Może zechce pan obejrzeć kolekcję mojej broni? No proszę. Jednak poczucie mnie nie myliło. Tu wśród pozornej praworządności dzieją się rzeczy, od których włosy stają dębem na głowie. Czy dowiem się wreszcie, kim jest Bianka? No cóż... Matka jej była kreolką, którą arcyksiąże Maksymilian nazywał pieszczotliwie Conchitą i która pod tym imieniem weszła do historii niejako przez kuchenne schody. Matka? Chyba babka. Nie, matka. Po upadku Maksymiliana Conchita wyjechała ze swą małą córeczką do Paryża, gdzie żyła z renty wdowin. Tutaj historia traci ślad tej wzruszającej postaci. A teraz pozwoli pan, że dokończę za niego. To są sprawy tajne. Dotyka pan tajemnic stanu. Radzę zachować daleko idącą ostrożność i opanowanie ruchów. €100,000. Moje interesy stoją nie najlepiej. Sam pan widzi, jakie to jest kosztowne zajęcie. W roku 1900 wyjeżdża niejaka pani Devo, osoba niezwykłej i egzotycznej piękności, z małą córeczką i z mężem, za fałszywym paszportem z Francji do Austrii. W Salzburgu na granicy, w chwili przesiadania się do pociągu wiedeńskiego, zostaje cała rodzina aresztowana. Zastanawiające jest, że po zbadaniu jego fałszywych dokumentów pan Devo zostaje zwolniony. Nie czyni jednak żadnych starań o zwolnienie żony i córeczki. Tego samego dnia wraca do Francji i ślad po nim ginie. Ślad po nim ginie. Moją zasługą, moim odkryciem będzie zidentyfikowanie owego pana. €150,000. Pan jest nieprzejednany. Czego pan właściwie chce? Decyzje pańskie powiedzą mi, czy dojrzał pan do zrozumienia nowego stanu rzeczy. Żądam faktów i jeszcze raz faktów! Stop! Wydaje mi się, że rodowód Bianki stwierdzony został ponad wszelką wątpliwość. Thank you.
Murzyni hordy murzynów. Skąd wzięli się murzyni o tej porze roku? Barometr musi wskazywać katastrofalną zniżkę. Bianka? Myślałam, że już nie przyjdziesz. No, usiądź. Nie, infantko. Chcę wytrwać na posterunku, na którym mnie los postawił. Chcę do końca spełnić swój program. Czy przyniosłeś coś do czytania? Dekrety do podpisu. Daisy, Daisy, ty mi odpowiedź daj. Same katarynki. Prawdziwe cuda techniki. Myślę, że się jeszcze przydadzą. Wiesz, posunąłem się tak daleko, że zostałem wplątany w jakieś zawiłe sprawy dynastyczne najwyższych potęg. I chyba będą kłopoty. Trzeba pomyśleć o zdradzie. O zdradzie? No? O zdradzie? O zdradzie. A może mógłbyś wymyśleć coś lepszego? Nie rozumiem. To musi być cudowne uczucie. Wejść w otchłań nikczemności i wymazać swą istotę z własnej pamięci. Zastanów się. Nie chciałbyś być choć przez chwilę taki splugawiony i odrażający, ale zupełnie odnowiony. Uczyń to. Uczyń to. Staniesz się jednym z nich. Jednym z tych czarnych murzynów. Teraz właśnie, gdy sprawa wkracza w stadium decydujące, ty nakłaniasz mnie do zdrady. Jesteś śmieszny ze swoją niezłomną wiernością i całą twoją misją. A gdybym wybrała Rudolfa? Nie, nie, nie. Wolę go 1000 razy od ciebie, nudnego pedanta. On byłby mi posłuszny. Posłuszny aż do zbrodni, aż do samounicestwienia. Rudolf posłuszny? Czy pamiętasz Lomkę? Córkę Antosi, praczki, z którą bawiłeś się, będąc małym? Ach, tak, tak. To byłam ja. Tylko że wówczas byłam jeszcze chłopcem. Czy podobałam ci się wtedy? Bianko, 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 czuję, że coś tu się psuje i rozprzęga, czyli ty mnie zawodzisz. Proszę o bilety do sprawdzenia. Panie konduktorze, panie konduktorze, na miłość boską, co tutaj się dzieje? Spokojnie, spokojnie, bez zbytecznej paniki. Załatwimy wszystko po cichu, bez niczyjej pomocy. Zwykłe fakty uszeregowane są w czasie, nanizane na jego ciąg. Nanizane na jego ciąg jak na nitkę. Ma to swoje znaczenie i dla narracji, i dla ciągłości. No dobrze, dobrze. Dobrze, ale. Ale co zrobić ze zdarzeniami, które nie mają własnego miejsca w czasie? Ze zdarzeniami, które przyszły za późno, gdy cały czas był już rozdany, rozdzielony. Czyżby czas był za ciasny dla wszystkich zdarzeń? Istnieją takie boczne odnogi czasu, trochę nielegalne, co prawda, i problematyczne, ale gdy mamy do czynienia ze zdarzeniami nie do zaszeregowania, nie można być zanadto wybrednym. Kto wie, może gdy o tym mówimy, nieczysta manipulacja jest już poza nami i jedziemy już ślepym torem. Właśnie. Właśnie. A jak się stąd wydostać? Może spróbować jeszcze raz. Pod łóżkiem. Przepraszam. Muszę już iść. Tchórz! Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tu wrócić. Juhu!
To ty. Coś nieszczególnie wygląda. Wszystko się pokręciło, ojcze. Ojcze! Trzeba wiele cierpliwości, ażeby w tej plątaninie odnaleźć właściwy tekst. Do tego prowadził ważny rozbiór gramatyczny zdań i okresów. Zdań i okresów. Nie pamiętam się, kto co, kogo, czyje. Ach, ja to mam! Komu, czemu? Trzeba wyeliminować balamutne przegadywanie ptaków i spiczaste przysłówki i przyimki. Płochliwe zaimki zwrotne, ażeby powoli wydzielić zdrowe ziarno czasu. Książki legendy, książki nigdy nie napisane, epopeje ogromne, blade i monotonne powieści bez nas, giganci bez twarzy, ciemne teksty podświetlone, dramaty chmur, blędne i stracone książki in partibus infidelium. Ostatnio masz dużo pracy. Nieraz do późna w nocy widzę światło w twoim pokoju. Spróbuj, może ci uda. Fascynujący! Najpiękniejszy, jakiego kiedykolwiek widziałem. Zapamiętaj, Paradisea apoda, czyli rajski ptak. Kardinalis! Kardinalis! Chryzolophus pictus! Pupa ebops! Chciałbym, abyś i ty wziął coś ze sobą, cokolwiek, choć szczyptę, i przyjął to w krew swoją, swoje życie i ocalił, i żył z tym dalej. Proszę, proszę, proszę! Idź już. Oni cię szukają, a ja nie chcę, żeby mi przeszkadzali. No idź już, idź.
Jak ty wyglądasz? Cały w pajęczynach. I płaszcz rozdarty. Znowu byłeś na strychu. Subjekci nas okradają, ludzie kupują tylko na kredyt, a tobie figle w głowie. Zanieś to do sklepu, ojciec cały dzień nic nie jadł. Do sklepu! Do sklepu! Wydaje mi się, że oni cię szukają. Ale gorąco. Kto? Kto? Subjekci, a najbardziej to pan Teodor. Wiem. Znów będą chodzić po drabinie tam i z powrotem. 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 Szkoda, że nie urodziłeś się wcześniej. Zanieś im, niech się przestraszą. Adelo, przecież Holofernes był mężczyzną. Nie szkodzi, trzymałam ją w barszczu, żeby lepiej wyglądała. Ja ją kupię. Odczep się pan, to nie jest towar. Co znaczy nie jest towar? Jak głowa jest w sklepie, to jest do sprzedania. Ja ją kupię. Ojcze! Ojcze! Zabierz to stąd! Widzisz, że nie ma tu miejsca! Nie zawracaj głowy! Nie mam czasu! Nie mam czasu!
Jakubie, handlowar, Jakubie, sprzedawar, Jakubie, handlowar. Pokaż się jeszcze wielmożny. Dobry towar, bardzo dobry. Ojcze, 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 Aber da ja nicht da ja nicht. Du stimmst ja nicht in der Wehren. Stimmt er? Stimmt er? Da stimmt er schon wieder da. Ab da bringen. Ein Kerl ist es sein. Kerl ist es sein. Die Tasche. Kerl ist es sein. Du kommst nicht weiter. Ein Kerl ist es sein. Die Tasche. Obudź się, Józefie. Wiem, że padasz z nóg, ale to jeszcze tylko kilka kroków. Wcale ojciec nie uważa na siebie, będąc tak chorym. Idzie. Słyszysz go? Nadchodzi. Znałem go od dziecka. Pamiętam go na szkolnej lawie. Już wtedy napełniał mnie wstrętem ten egoista, użalający niezliczonej ilości bólek z masłem. No wyjdźże, wyjdźże mu naprzeciw, żeby nie myślał, że go lekceważę. No idź, idźże. Geschäft. O ile się nie mylę, jest to Józef, syn Jakuba. Niech niebo nad waszymi głowami będzie zawsze błękitne, a ziemia pod stopami wilgotna od rosy. Powiedziałbym tak, lecz to zbyteczne, bo słychać aż tutaj, że huczy u nich jak w ulu. Pozory to tylko i godne pożałowania mistyfikacje. Matka skarży się, że ludzie kupują tylko na kredyt. Co on mówi? Kredyt? O, ja nie myślę dalej. Ja chyba się przesłyszałem. Tego się można spodziewać. Oni sprzedają na kredyt. Dość, dość, ja nie chcę słyszeć tego słowa. Czemu się tak ciągle klaniasz? Nakloń ucha twego synu, a słuchaj słów mędrców i serce twoje przyłóż do nauki mojej. Ja sprzedawałem za gotówkę. Dopomagajmy bliźnim według możliwości naszych, ale strzeżmy się, abyśmy sami nie upadli. Oto przyjdzie 7 lat wielkiej żyzności po waszej ziemi. To był chyba sam Krystian Zajpel i synowie we własnej osobie. Przędzalnie i tkalnie mechaniczne. Pracował bogacz, zbierając majątności. I w odpoczynku swym będzie napełniony dobrami swymi. Pracował ubogi w niedostatku żywności. Ha. I na koniec żebrakiem się staje. Halleluja.
du mówim, że my sobie rachajmy. Ona już się nie pokazuje w parku. Strzegą jej widocznie. Zwietrzyli niebezpieczeństwo. Wszystko blaga, wielutna blaga, eksterytorialność, Meksyk, Maksymilian, plantacje bawełny. Dość tego! Przepraszam. Kto ci to powiedział? Skoro akta owego tajnego spisku nie ujrzały nigdy światła dziennego?
ostatecznie jestem właścicielem tego markownika. Nie zamierzam ci go pożyczać więcej do takich celów. Muszę przyznać, że sprawa jest w istocie nieprawdopodobna. Wręcz niewiarygodna. Rudolfie, jak sądzisz, w czyim umyśle mogła się narodzić ta myśl jadowita i szatańska, dystansująca swą śmiałością wszystkie wymysły fantazji? Ja sam nie mogę wyjść ze zdumienia. Trele morele, koniec spółki. Obejdzie się wesele bez marcepana. W końcu ja sam podjąłem się udowodnić, że wszystko jest słowo w słowo prawdą. Gdzie jest pan Devo? Wyjechał. Zaraz się o tym przekonamy. A gdzie jest infantka? Jej wysokość wyjechała także. Wszyscy wyjechali. Nie wątpię. Wynoś się stąd. Ktoś musiał mnie zdradzić. Abra, kadabra. Wspaniale. No, 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 wstaj. Ale liwa. Kiedy? Fatygowałem was niepotrzebnie. Ci państwo są wolni i odjadą swobodnie i włos im z głowy nie spadnie. W zaślepieniu moim podjąłem się wykładu pisma. Chciałem być tłumaczem woli boskiej. W fałszywym natchnieniu chwytałem ślepe poszlaki i kontury. Łączyłem je niestety tylko z dowolną figurą. Pozwól, przyjacielu. Dostojni panowie i ty, infantko. Składam regencję w ręce Rudolfa. Abdykuję na całej linii. Jesteście wolni, szlachetni panowie. I dziękuję wam gorąco. W imieniu idei. Naszej zdetronizowanej idei. Która mimo wszystko...
Zawolcie Garibaldiego! To stary praktyk, on zna się na ranach! Jezus, moje pianko! Dajcie nosze! Nosze dajcie! Ta noc jest zaiste fatalna. Tego nie przewidziałem. W gruncie rzeczy biło w jego piersi serce szlachetne. Uczyniłem mu krzywdę. Do ciebie, Rudolfie, należy utulić ból Bianki. Kochać ją podwójną miłością, zastąpić jej ojca. No tak. Zechcecie go zapewne zabrać ze sobą? Uformujmy się w pochód. Uformujmy się w pochód! Gombele mama, gombele mama. Gombele mama, e mama, e mama. Gombele mama, gombele mama. Gombele mama, e mama, e mama. Mwana wana kwina sala, gombele mwana kwina. Gombele mama, e mama, e mama. Mwana wana kwina sala, kwenda bakia kila. Jeszcze jedna rzecz, Rudolfie. Nie chcę ci niczego narzucać. To do mnie raczej należałoby zaopatrzyć starość tych oto bezdomnych bohaterów ludzkości. Niestety jestem nędzarzem. Ile? 10 000. Pięć. 12. Mhm. Panowie, po tym, co się stało, żadne panoptikum was nie przyjmie. Tym bardziej, że konkurencja jest wielka. Ponieważ nie nauczono was żadnych praktycznych zawodów, ufundował mój przyjaciel kwotę na zakup 12 katarynek ze Schwarzwaldu. Rozejdźcie się po świecie, grając ludowi ku pokrzepieniu serc. Wybór arii do was należy. A teraz, drodzy przyjaciele i dostojni panowie, wznieście wraz ze mną okrzyk. Niech żyją szczęśliwi nowożeńcy. Żegnajcie, panowie. I z tego, co za chwilę ujrzycie, wysnujcie przestrogę, by nikt nigdy nie porywał się na odgadywanie zamiarów boskich. Ignorabimus, moi panowie. Ignorabimus. Czy to pan jest Józef, syn Jakuba? Być może, tak. A czy to pan przed pewnym czasem śnił standardowy sen Józefa biblijnego? Być może. Zgadza się? Czy pan wie, że sen ten został zauważony w najwyższym miejscu i skrytykowany surowo? Nie odpowiadam za swoje sny. Owszem, odpowiada pan. W imieniu jego cesarskiej królewskiej mości jest pan aresztowany. Jestem do pańskiej dyspozycji. Biurokracja jego cesarskiej i królewskiej mości jest nieco ociężała. Zdystansowałem dawno ten wczesny sen czynami o wiele cięższymi, za które sam sobie chciałem wymierzyć sprawiedliwość. Oto ten przedawniony sen ratuje mi życie. Nie płacz. Mam grenę. Chodź, każę zrobić ci herbatę.
Czy Adela jest w domu? Adela? Ona wyjechała do Ameryki. To wyjechała? Tak. Statek, którym płynęła, zatonął i wszyscy pasażerowie stracili życie. Nie słyszeliśmy już więcej o niej. A ojciec? Gdzie jest ojciec? Ojciec. Odchodził wielokrotnie, ale zawsze z pewnym zastrzeżeniem, zawsze niedoszczętnie. Miało to swoją dobrą stronę, w ten sposób oswajał nas z faktem swojego definitywnego odejścia. Zaprowadź mnie do niego. Dobrze. Mnie też się wydaje, że nadszedł już czas, abyś go odwiedził. Sklepu też już nie ma. Schodzę tam jeszcze od czasu do czasu, żeby sprzedawać resztki, ale już tylko przynajmniej półspuszczonych żaluzja. Był jednym z tych, nad których twarzą przesunął Bóg swą dłoń we śnie, tak że wiedzą, czego nie wiedzą. Stają się pełni domysłów, podejrzeń, a przez zamknięte powieki przesuwają im się refleksy dalekich światów. I pójdzie człowiek do domu wieczności swej, i będą chodzić po ulicach płaczący, póki się nie przerwie sznur srebrny i nie skurczy się wstęga złota i rozbije się wiadro nad zdrojem i złamie się koło nad studnią i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci do Boga, który go dał. Cieszę się serdecznie, żeś przyjechał, Józef. A cóż za niespodzianka. Czuję się tu tak samotny. Chociaż nie można się uskarżać w mojej sytuacji. Przeszedłem już gorsze rzeczy. Wyznam ci nowinę. A się nie śmiej, Józefie.
wynająłem tu lokal na sklep. No, nie wyobraź się znowu jakiejś wspaniałości, skądże znowu. U nas w mieście pewnie wstydziłbym się takiego straganu, ale tutaj, gdzieśmy tyle musieli popuścić z naszych pretensji. Nieprawdaż, Józefie? Tak jakoś się żyje. Pewnie przekręciłem sprężynę. O, widzę, że śpiący, Józefie. No to prześpij się jeszcze. Nie masz pojęcia, jak trudno było o kredyt. Z jakim niedowierzaniem odnoszą się tu do starych kupców. Do kupców z poważną przeszłością. Józefie, pamiętasz lokal optyka na rynku? Otóż zaraz obok jest nasz sklep. Nie no, szyldu jeszcze nie ma, ale i tak trafisz. Ojciec wychodzi bez palta? Nie znalazłem go w kufrze. Zapomniano mi je zapakować. Niech ojciec weźmie moje palto. Nie.
Synysz. Dlaczego ojciec nie usiądzie? Wcale ojciec nie uważa na siebie, będąc tak chorym. Nie przeszkadzaj mi. Sam widzisz, że nie mam czasu. Przyszedł list do ciebie, leży tam u mnie na biurku między papierami. Wyobraźcie sobie, zaraz pierwszego dnia podano mi tu wspaniale filet de bœuf z grzybkami. Piekielna sztuka mięsa. No, muszę was uprzedzić najusilniej, gdyby kiedykolwiek chciano wam podać filet de bœuf, filet de bœuf. Do dziś jeszcze czuję ogień w brzuchu i diarea za diareą. No rady po prostu dać sobie nie mogę. Albo na przykład taka pieczeń po husarsku, zakrawana i nadziewana rodzajem pasztetu w sosie własnym. Tutaj nie potrzebujemy sobie niczego odmawiać. Jak widzisz, stać nas na prawdziwie wielkomiejską rozpustę. Anielski chłopak, nieuceniony chłopak. No same musicie przyznać, że jest uroczy. Proszę o to. Nawet dziewczęta szkolne tu noszą w charakterystyczny sposób kokardy. Wystarczy zwrócić uwagę na którąś z nich, a natychmiast napotykasz to lepkie spojrzenie, które nas zmraża rozkoszną pewnością. No nie, panie! No nie!
Chcę się natychmiast widzieć z doktorem. Właśnie poszedł do sali restauracyjnej. Właśnie stamtąd wracam. Przepraszam, pomyliłam się. Jest w sali operacyjnej. Trudno zaprzeczyć, że wpadliśmy po prostu w pułapkę. Od chwili mego przyjazdu zarząd sanatorium nie zadaje sobie najmniejszego trudu, żeby nam zostawić choćby złudzenie jakiejś opieki. Jesteśmy tu po prostu zdani na własne siły. Nie mogę się doprosić drugiego łóżka, a o świeżej pościeli nawet mowy nie ma. Te pani tajemnice i dyskretne miny są zwykłą mistyfikacją. Mam ochotę otworzyć po kolei te wszystkie drzwi, żeby zdemaskować intrygę, w którą nas wplątano. Niech się pan położy. Trochę prześpi, przecież pan ledwo stoi na nogach. No. Ach, Józefie, Józefie, leża tu bez żadnej opieki. Druty poprzerywane. Nikt tu nie zagląda. Nawet szklanki herbaty nie ma kto podać. Własny syn opuszcza ciężko chorego ojca i włóczy się za dziewczętami po mieście. Józefie, powinieneś częściej zaglądać do sklepu. Subiekci nas okradają. Sklep się zmarnuje. Zdany na laskę losu. Patrz, jak mi serce wali. Tracę siły. Józefie, czy nie było jakiejś poczty z domu? Pan wygląda. Niech pan zajmie marynarkę. Zbadamy pana. Pańskie rozdrażnienie jest zupełnie zrozumiałe. Organizm, a zwłaszcza system nerwowy, musi się dostosować do nowych warunków.
Trudno to nazwać szczęśliwym pomysłem, żeśmy w jedzenie szumną reklamą wysłali tu ojca. Cofnięty czas. W samej rzeczy pięknie to brzmi, ale czymże okazuje się w istocie? Czy dostaje się tu pełnowartościowy, o, rzetelny czas? Wprost przeciwnie, jest do cna zużyty, znoszony przez ludzi. Czas przetarty i dziurawy w wielu miejscach. Nic dziwnego, to już to jest czas niejako zwymiotowany, coś z drugiej ręki. Jakakolwiek jest ta egzystencja pańskiego ojca, ale widzi go pan bądź co bądź. Jest z nim razem. Mówi z nim. Właściwie w nim pan doktorowi nieskończoną wdzięczność. Ale dość tego. Przestrzeń jest dla człowieka. W przestrzeni możecie bujać do woli, koziołkować, skakać z gwiazdy na gwiazdę, ale przez miłość boską nie tykać czasu. Wszystkiemu winien jest zbyt prędki rozpad. Czasu. Wszyscy wiemy, że ten niezdyscyplinowany żywioł trzyma się jeszcze od biedy w pewnych ryzach. Dzięki nieustannej, starannej regulacji. Pozbawiony tej pomocy zaczyna płatać różne figle, nieprawdaż? Powinien pan bardziej uważać na siebie i trochę cieplej się ubierać. Na początek przydałoby się panu trochę ruchu, a potem zobaczymy. No, głowa do góry! Szczęście, że ojciec już w gruncie rzeczy nie żyje. Że go to właściwie nie dosięga.